Dobry wieczór. Mam tutaj zaszczyt zaprezentować program kulturalny stand-up. Tam w dopisku jest nieśmieszny, co akurat wydaje mi się najłatwiejsze w tym wszystkim, bo w moim doświadczeniu stand-up zazwyczaj jest nieśmieszny. Widziałem do tej pory dwa, więc coś o tym wiem. Ja do trzech razy sztuka, także nie wiadomo, co tutaj się dzisiaj wydarzy. Jakby przypadkiem stało się tak, że to będzie śmieszne, to przepraszam, to jest taki meta-żart w takim razie. A jak to będzie śmiech przez łzy, to też przepraszam z innych powodów. Jak wiadomo, każda dobra opowieść zaczyna się od przydługiego wstępu, także niech formalności stanie się zadość. Długi wstęp. Jak już wiemy, że to będzie podwójnie nieśmieszne albo potrójnie nieśmieszne, to jeszcze dodajmy, że to jest taka sztuka o sztuce, co wiąże się z tym, że wszelkie podobieństwo do zdarzeń, które się wydarzyły i osób, które istniały, jest tutaj przypadkowe. Mogły istnieć, mogły nie istnieć. Jest taka historia z gatunku w krzywym zwierciadle. Ja ją tak pamiętam, pamięć jest zawodna, wiadomo. Ale myślę, że nie tylko ja ją tak pamiętam. W każdym razie. A nie, czekaj, bo to będzie poczwórnie nieśmieszne. To coraz ciekawiej się robi. A dodam jeszcze, że to jest rzecz o kulturze. Również dla młodych, więc będzie kulturalnie. Kulturalnie to znaczy bez przekleństw, czyli nawet gorzej niż w sztuce bywa. No cóż, no wiecie, ja się naglądałem tych stand-upów wcześniej i w zasadzie wszystkie mają taką jedną wspólną cechę, to znaczy, że one są o życiu. O życiu, czyli tak jest jakby defekacja, związki, zakupy w dyskontach, korki, dzieci, kurierzy, psy, mechanicy samochodowi, dzieci. Nie ma teatru z jakiegoś powodu, nie ma muzeów. Nie wiem, symptomatyczne? Być może. A jest taki element, który łączy to wszystko i jest to praca. A bo wbrew temu, co się czasami wydaje, tak, praca twórcza, praca w kulturze to jest jak najbardziej praca. Więc powiem tak. Ja jestem już bliżej końca tego okresu, kiedy jest się młodym człowiekiem, chcącym spełniać marzenia, nawet jak nie wyglądam. Tak było, że człowiek mrugnął i nagle już nie jest tym najmłodszym w projekcie. To była chwila, absolutnie. To jest raczej taki moment, że się spotykasz ze znajomymi z korporacji i słuchasz, jak oni opowiadają o takich ciekawych rzeczach, o których nie masz pojęcia. I są ci bardzo dalekie. No i jedyne, co możesz zrobić, to tak słuchać i na końcu powiedzieć, że no, ja to mam taki projekt interesujący, wiecie, poszukiwanie, twórczość. No i zaczynasz się zastanawiać wtedy, o co tutaj chodzi. Więc tak, w związku z tym chciałem zadedykować dużą część tej zabawy dzisiejszej młodszym od siebie, bo młodzi nie przestają mnie zaskakiwać i to z reguły pozytywnie. Ty, a po co ty to chcesz robić w ogóle, co? Żeby ostrzec kogoś, że nie warto? Czyli, że dla kogoś znowu? No, dla kogoś, no, dla widza, dla ludzi. A dla siebie byś zrobił. Czyli pamiętnik taki, Gombrowicz, Gąszewski. No, moja droga w sztuce, albo jak się nie spełnić, spoko. No dobrze, to z jednej strony zaskakują dlatego, że kiedy oni się urodzili, no to ja oglądałem pierwszego Lupę, więc to jest coś bardzo dziwnego. A z drugiej strony po prostu mają bardzo ciekawe pomysły. Jednym z tych pomysłów jest chęć tworzenia. Każdy, kto czyta tam Pudelka albo te wszystkie strony, gdzie tam jest napisane, że twój ulubiony piłkarz właśnie zjadł to, kliknij. Albo coś jeszcze innego. Każdy słyszał o tym, że 29% bodajże 15-latków chciałoby zostać youtuberami. To był rok 2021, a dwa lata wcześniej takiego zawodu w ogóle nie było na liście. A co będzie za 3 lata? Wydaje mi się, że mogę to przewidzieć w jakiś sposób, bo w ramach jakiegoś takiego dziwnego projektu byłem świadkiem badania naukowego, tak to określmy. Tak naprawdę zadano takie pytanie grupie 9-latków. Jakie jest wasze marzenie? No i te marzenia się okazały dość monotematyczne. Marzenie numer 1, żeby nikt nie zabierał komórki. Marzenie numer 2, żeby mieć zapasową komórkę. I marzenie numer 3, żeby naprawiać komórki, jak się zepsuje komórka. To trzecie jest dość techniczne, ale dwa pierwsze jakby do czegoś chyba zmierzają. No bo pytanie, o czym to świadczy? Że gry są wciągające. Być może kulki faktycznie są, ale niekoniecznie. Może to świadczyć o tym, że ludzie chcą robić rzeczy, zwłaszcza takie rzeczy, których jeszcze nie ma.
I to jest super, bo chodzi w tym o spełnianie marzeń przede wszystkim. Tylko myśląc o marzeniach, to często się myśli o tych marzeniach w samych superlatywach i przymyka się oko na takie mniej kolorowe aspekty całej tej zabawy, dlatego opowiem wam, dlaczego nie warto. Znaczy, dlaczego warto, przepraszam. Dlaczego warto? Więc tak, krótka piłka, nie przedłużając zbędnie. To jest taka subiektywna historia z całkiem nieodległych czasów. Gatunek komedia pomyłek, chciałoby się powiedzieć. Bo jak ktoś jakimś cudem nie wie, to ja się generalnie zajmuję teatrem. I wokół tego będziemy się kręcić, tak? To już naprawdę bez przedłużania zaczynamy. Zaczynamy w ten sposób. Robimy spektakl. Robimy spektakl. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale jest to wskroś pozytywna wiadomość, bo z jednej strony, no tak, chcemy robić spektakle, więc to się świetnie składa, robimy spektakl, tak, to się dodaje. A z drugiej strony to odsuwa konieczność pracy w gastronomii i różnych innych dziwnych rzeczy, więc jest podwójnie fajnie. Edukacja artystyczna, która doprowadziła do tego. Jest taki jeden problem z edukacją artystyczną. Otóż rzadko odpowiada na pytanie, co dalej. Oni czegoś nam nie mówią ewidentnie. Bardzo często odpowiada na pytanie, co kiedyś i jak nie robić. A to się trzeba samodzielnie zorientować, że na to pytanie odpowiada. Nauka przez negację. A w każdym razie gotowych odpowiedzi nie ma, więc trzeba improwizować. No i sytuacja jest taka, że jeszcze nie zaczęliśmy, a już jesteśmy zmęczeni. Znacie to prawdopodobnie skądinąd. Więc improwizacja polega głównie na wysyłaniu maili. Maile karmią taką czarną, głęboką cyberotchłań, bo to nawet nie jest tak, że tam mailer demon odpowiada, że przepraszamy, nie, one lecą w otchłań. A czasami przychodzi odpowiedź. Przychodzi odpowiedź i to jest takie zaproszenie do powrotu do tematu za 3 lata, albo zaproszenie do niewracania do tematu, ale to jest miłe. To jest miłe, to świadczy o tym, że coś się dzieje, gdzieś to trafia. A ja kiedyś miałem nawet taki pomysł, żeby może to wysyłać tak na papieterii, a nie tak mailowo, bo mailowo to ginie zawsze. Więc tak się stało, tylko ta przesyłka z papeterią wróciła i jeszcze, żeby dodać po prostu smutku, to trzeba było zapłacić za polecony w drugą stronę, więc tego akurat nie polecam. No cóż, no jesteśmy zmęczeni, tak jest na pewno. To nie było tamto, w tym wypadku był konkurs. Warunki, które stawiał konkurs, były nieco zniechęcające, bo generalnie wymagał przygotowania całego spektaklu tak na sucho, oczywiście za darmo, włącznie ze wstępnymi projektami kostiumów i eksplikacją jakiejś arbitralnej długości stron maszynopisu. Nie wiem dlaczego. Na jakieś 100 roboczych godzin 3 osób, zasilanych czystą nadzieją i miesiąc oczekiwania później nadchodzi termin ogłoszenia wyników. I nic się nie dzieje. 3 dni po terminie ogłoszenia wyników, nic się nie dzieje. Ale w końcu przychodzi taki mail, że wygraliśmy. Fajnie, miło. Możliwe, że tak naprawdę najdłużej wytrwaliśmy w produkowaniu dokumentów w chmurowym pakiecie biurowym, ale tego się już nie dowiemy. Nie ma co drążyć, najważniejsze jest to, że robimy. Jesteśmy zmęczeni, mimo że jeszcze nie zaczęliśmy. W ustalonym terminie przychodzi czas na spakowanie całego dobytku do takiej nieracjonalnie wielkiej walizy, z jaką się zawsze podróżuje, i podróż w nieznane, z uwzględnieniem 3 teoretycznie możliwych przesiadek, z czego w praktyce żadna nie dojdzie do skutku, to już wiemy. Jednocześnie z uwagi na brak już niestety zniżek wybieramy połączenia tańsze, ale za to krajoznawcze, takie, które po prostu unikają dotarcia do celu podróży, i potem to się jakoś dzieje samo. A w każdym razie dojeżdżamy zmęczeni. Z uwagi na wieczne niedobory, instytucja dzieli się na część wyremontowaną i część niewyremontowaną, wymagającą pilnego remontu. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że cała część, a w zasadzie obydwie części, czyli całość została zburzona, więc remont chyba faktycznie był pilny. Są tam 2 prysznice. W jednym jest tak, że on jest rozpadnięty stąd do dołu,
a w drugim stąd do góry, więc świetnie, bo jak się pójdzie do dwóch, to można wziąć cały prysznic, jest to bardzo genialne rozwiązanie. Ale pomijając takie drobnostki, to pierwsza próba. Jest bardzo miło, zostajemy przedstawieni wszystkim pracownikom, zespołowi. Fajnie, bo takie powstaje poczucie wspólnoty. Poszło dobrze. No, na początku trzeba było przekroczyć taki dylemat, prawda, który właśnie ja mam, czy iść w garniturze, czy tak bardziej casualowo, jakoś hipstersko, czy... Zmęczyło nas to troszeczkę, ale poszło dobrze. Reżyser przez jakąś godzinę tłumaczył, o co nam chodzi z tym spektaklem. Możliwe, że nie wytłumaczył, bo tym tłumaczyłem ja. Też nie wytłumaczyłem. W każdym razie, zaglądając do moich notatek, to wychodzi na to, że we dwóch użyliśmy słowa post 76 razy i performatywnie 54 razy. To nas skłoniło do drobnej zmiany w dyskursie i wydaje się, że na końcu znaleźliśmy porozumienie. Poszło dobrze, w każdym razie poszło dobrze. Zespół aktorski jednogłośnie skonstatował, że czeka nas interesujące wyzwanie. My skonstatowaliśmy, że będzie niełatwo, ale w zasadzie właściwe trudności miały nadejść dopiero. Bo o ekonomii będzie tam segment później, także nie wyłączajcie komórek czy tam innych odbiorników. No ale ogólnie ekonomia dogoniła nas bardzo szybko. No okazało się, że osobą dyrektorską w tym teatrze jest taka osoba, z którą miałem jakiś masterclass kiedyś z produkcji czy z czegoś podobnego i tam się dowiedziałem na tym masterclassie, że debiut reżyserski powinien kosztować nie mniej niż 40 tysięcy złotych w honorarium. No ja się do dzisiaj zastanawiam, gdzie jest te 40 tysięcy złotych. Możliwe, że zostaliśmy oszukani po prostu, albo ktoś tam zapomniał wspomnieć, że to na stare pieniądze, bo kiedyś były stare pieniądze faktycznie. No ale dobrze. Nie, jednak ekonomia dobija się do drzwi, słychać ją bardzo głośno. Więc tak, mam taką teorię, że zawsze pamięta się swoje pierwsze honorarium za pracę artystyczną, bo to jest zawsze duże przeżycie, że człowiek jest młody, niedoświadczony, podekscytowany jednocześnie i odbywa taką stresującą rozmowę z osobą decyzyjną. I tak niby słucha, ale tam już coś w głowie się kłębi, wizualizuje sobie zakupy różne, co za to kupi, co się wydarzy. I w końcu pada jakaś kwota i osadza się w naszych myślach i odpowiadamy w duchu zen. Tak, słyszę cię? Słyszę, co mówisz? Tak. I dodajmy, że to uczy dyscypliny finansowej, bo to nie jest wypłata, która przychodzi co miesiąc, tak? Kiedy będzie następny projekt? Nie wiadomo. Czy będzie następny projekt? Często też nie wiadomo. Ale wracając do meritum. Żeby trochę się zorientować w produkcjach scenicznych, to wymyśliłem sobie coś takiego, co nazwałem indeks sklejki. I to generalnie dyktuje możliwy rozmach wszelkich przedsięwzięć. A chodzi mniej więcej o to, to jest skomplikowany mechanizm ekonomiczny, chodzi mniej więcej o to, że sklejka zawsze jest za droga, a konieczność zabezpieczenia sklejki zjada dużą część wydatków na inne rzeczy, które tym samym nie są możliwe. Przy wysokim indeksie sklejki trzeba przemyśleć, czy na pewno potrzebujemy choreografa, bo może sami potrafimy, mamy talent jakiś ukryty. To rozwija, tak, jakby niedobór rozwija. I dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że oglądanie Marie Kondo po 22 procentuje. Okazuje się, że z racji problemów z indeksem sklejki nasza taka brawurowa, strzelista scenografia, metalowa, świecąca, chłodna, musi przejść procedury minimalizacji pewnego rodzaju. W związku z tym pojawił się u nas kierownik techniczny. Wszedł w bardzo brawurowej aurze również. Wydaje się, że taki cowboy, gangster, filozof, jednocześnie specjalista. I ma takie fundamentalne pytanie. To co? Która ściana? No, pytanie było trudne. Pierwszą ofiarą była podłoga. Podłoga w budynku z grubsza jest, no to nie ma co mnożyć bytów. To był taki oczywisty wybór, minimalizm. No ale okazało się, że indeks sklejki generalnie nie odpuszcza, więc była ta scenografia odzierana jak cebula, a na koniec okazało się, że spektakl powstanie jednak na tle takiej ścianki z plastikowego sidingu. No ogólnie usunęliśmy wszystko to, co nie sprawiało nam radości, więc wyszło na dobre, myślę. Ale dopiero zaczęliśmy, a już byliśmy zmęczeni. Mniej ściany jednak nie oznacza bynajmniej mniejszej ilości problemów. Po dwutygodniowym dochodzeniu, dlaczego nic do siebie nie pasuje, okazało się, że nie pasuje, bo jednostki SI bywają relatywne i ściana, która miała mieć według projektu 220 cm, ma jednak 200 cm, bo tak jest prościej ją zrobić na oko.
A problemy techniczne polegające na tym, że drzwi trudno jest otworzyć, jeżeli mają zawiasy z jednej i z drugiej strony drzwi, to miało dopiero nadejść. W każdym razie zebraliśmy dużo doświadczeń w kwestii techniki. A wniosek był taki, że dopiero zaczęliśmy, a już byliśmy naprawdę zmęczeni. No ale cóż, szybkie spojrzenie na plan pracy. I tak, potwierdza się to, co wiedzieliśmy wcześniej. Bilokacja, zaginanie przestrzeni czasu, to jest możliwe, to jest jak najbardziej możliwe, ale to nie ułatwia. Jakieś tam plany filmowe, warsztaty, próby. Zajętości są tak sprytnie ułożone, że do prób generalnych prawdopodobnie nie da się zrobić żadnej sceny dialogowej. W związku z tym nagle taka beketowska koncepcja siedzenia w urnie i mówienia przed siebie, to się wydaje atrakcyjne, sprytne. No ale nie zupełnie do tego dążyliśmy niestety. No dobrze, każdą tabelkę da się na pewno poprzestawiać, jesteśmy dobrej myśli, no ale ewidentnie jest to sytuacja, która wymaga interwencji osoby dorosłej, a czyli wycieczki do gabinetu dyrekcji. I tu nieoczekiwany problem, dyrekcji nie ma. Znacie to na pewno, ale o dziwo, to nie jest ta sytuacja, gdzie jesteście wzięci za jakiegoś sprzedawcę prenumeraty, nie. I że tam w tej sytuacji dowiadujecie się, że akurat dyrektor jest w delegacji na festiwalu małych form w Chile, że może skrzypi za drzwiami, kurtka na wieszaku, ale małe formy. Otóż dyrektor jest na L4. Na chorobowym w sensie, tak? Na umowie o dzieło nie ma chorobowego, możecie nie znać. No ale tak, zaczęliśmy, a jesteśmy naprawdę zmęczeni. Była dygresja w ogóle, bo nastąpił taki moment w moim życiu kiedyś, że postanowiłem zostać dyrektorem instytucji kultury. A propos marzeń. Z twórczością średnio, no to nie wiem, zostanę dyrektorem, będę zarządzał, no może tak się uda. Przeglądałem sobie biurka już nawet z takich fajniejszych, bo wiadomo, wizualizacja, sukces. No i czytam ten formularz i skracając, sprawa wysypała się w zasadzie w pierwszym akapicie, może w pierwszych trzech, bo żeby tam zostać dyrektorem teatru, to trzeba było mieć 25 lat doświadczenia w byciu dyrektorem teatru. No cóż. Druga sprawa była taka, że określenie program okazało się trochę mylące, bo po prostu trzeba było wkleić nazwiska osób, które ten program będą realizowały, z reguły te same nazwiska. Tylko tak naprawdę, co zrobię, jeżeli te osoby, które wkleiłem, znajdą sobie jakąś inną pracę przez te 5 lat? 5 lat to jest bardzo długo, więc co się wydarzy? Ja tam zadzwonię do kogoś i powiem, tak, no siema, tak, wiem, zarabiasz pieniądze, wiem, dzieci, wiem, account, tak. No ja właśnie o account, wiesz, bo tam wpisałem w ten program 4 lata i 11 miesięcy temu. Nie głupoty, to jest taka właśnie autorka, taka, to jest taka dialektyka ze zbrodnią i karą, tylko to jest w takiej formie, że tam śpiew biały do pustej widowni, jakby, halo? No, więc ja nie mogę za to odpowiadać i tak nie zostałem dyrektorem, niestety pozostałem w projektoriacie, ale jakby co, jestem otwarty, wiadomo, zapraszam. Wracając do rzeczywistości, no choroby się zdarzają, wrócimy ze sprawą pod koniec tygodnia, teraz czas na regenerację, więc półprysznica, bieg pod drugie półprysznica i myk do pokoi i tu pierwszy problem, bo drzwi się nie otwierają, trzeba podnieść, coś wsunąć. Ten człowiek od zawiasów tu był ewidentnie. Ale jak już się udało otworzyć, świetnie, euforia, środowisko sprzyjające medytacji, to jest wykładzina, łóżko, które kiedyś było scenografią jakiejś produkcji, bo ewidentnie nie wygląda jak łóżko. Jakiś taki telefon z tarczą, taką, którą się przekręca, tak? Kiedyś były takie telefony również, gdzie można się tym dodzwonić, nie wiem. Nie na Broadway prawdopodobnie. No i nie czujemy się obco, bo wygląda to dokładnie tak, jak się w internecie przefiltruje te mieszkania i wybierze te, na które nas stać do wynajęcia. To jest coś podobnego, tylko akurat tam nie ma współlokatorów, więc nawet lepiej. No i jest bonus, bo w każdym teatrze straszy, więc skrzypienie to nie są odgłosy gotowania parówek o 3 rano, nie. Próby generalne, Piotruś Pan, nie, to nie są te odgłosy, to są duchy. Tam się trafił akurat taki duch stosunkowo niegroźny. Nie był to nikt taki szczególnie rozpoznawalny. To był wieloletni aktor charakterystyczny, który przez tę swoją charakterystyczność miał taką przypadłość, że z jakiegoś powodu zawsze grał kamerdynera i nosił tacę w ten sposób. Film historyczny, taca. Serial, taca. Gość w kosmosie chodzi, po prostu tam się odbija i tacę niesie z jakiegoś powodu. Tak go zawsze obsadzali, więc w tacze też go tak często obsadzali. No i przez to mieliśmy nadzieję, że może chociaż śniadanie jakieś takie od duchów na tej tacy, ale
Nic takiego się nie wydarzyło, tylko pachniało spalenizną. No i wstaliśmy zmęczeni. Następnego dnia okazało się, że ta choroba tam panująca jest dość poważna i dość zakaźna, więc tak przechodzi z piętra najwyższego ku dołowi, co powodowało, że byliśmy coraz bardziej skazani sami na siebie. No i chwilowo odroczyło to kolejną gratkę, czyli możliwość obserwowania z bliska procesu, w którym osoba aktorska rezygnuje z roli w spektaklu. W jej przypadku akurat trylokacja okazała się niemożliwa, rozumiemy, rezygnuje akurat z naszego projektu, prosi o miejsce na premierę. W każdym razie wiadomo, że takie rzeczy dzieją się falami, więc baliśmy się troszkę, że skończy się monodramem pod koniec, ale na szczęście ta fala została zatrzymana, co nie oznacza, że nie byliśmy zmęczeni. Już za moment miało nastąpić zdarzenie z gatunku tych, które jednoczą cały zespół. Okazało się bowiem, że spalenizna to nie była kwestia dymiarki, ani palenia papierosów w miejscu nieprzeznaczonym, ani nawet odgrzewania gotowych posiłków w sposób niezgodny z instrukcją. Nie. Tak naprawdę to okazało się, że śmierdzi spalenizną, bo od tygodnia płonie gniazdko w ścianie i tragedii udało się uniknąć tylko dlatego, że akurat w tym samym czasie nastąpił wyciek ze zlewu i siły żywiołów ognia i wody wyrównały się. A mówią, że w naturze nie ma równowagi. No i od tego momentu już wkroczyliśmy w okres, który, można powiedzieć, był dość nudny. Próby trwały, sceny znikały, pojawiały się nowe, powierzchnia tej samotnej scenograficznej ściany malała. Wręcz zaczęliśmy się zastanawiać, czy może to będzie pierwsza produkcja w historii na tle znaczka pocztowego. To by było ciekawe w jakiś sposób. Monologi też się skracały, rzekomo z uwagi na tempo, ale to raczej też była ekonomia, bo taki stosunek ogólnego zmęczenia i wiary w powodzenie tego wszystkiego powodował, że można było opanować ograniczoną ilość tekstu. W zasadzie to był dobry mechanizm, bo uświadamiał wszystkich, zwłaszcza autorowi, że osoby nie będące autorem szybko nudzą się ścianą jego tekstu, a na pewno szybciej niż sam autor. Nuda trwała do momentu otrzymania zaproszenia do audycji w radiu. Wydawało się, że większego niebezpieczeństwa nie ma. Fajnie, miło, więc wybrałem się tam uzbrojony w eksplikacje i zestaw celnych odniesień do literatury, filozofii. Jednak zaraz po rozpoczęciu audycji sprawy szybko wyskoczyły ze swoich torów. Okazało się, że sprzedawanie kultury i robienie kultury to są absolutnie dwie różne rzeczy. Więc większą część tej audycji zajął jakiś dziwny small talk o piłkarzach, ulubionych filmach, ulubionych potrawach i wielu innych rzeczach, na które nie znałem odpowiedzi. Darmowe wejściówki, plany. No i z jakiegoś powodu w ogóle w osobie redaktorskiej odpalił się jakiś taki wielki zew nieustępliwego dziennikarstwa i nie akceptowała żadnych moich sprytnych wymówek, typu, że same niespodzianki, to się dopiero okaże, to jest taka ciekawostka. No i na koniec, po litrach wylanego potu, dostałem w końcu okazję, żeby się wykazać. No i pada to pytanie, to niech nam pan opowie o tym spektaklu. I to już młyny w mojej głowie mielą cały ten bagaż, z którym przyszedłem, że porzucenie i rekonstrukcja tożsamości, że apoteoza nieudania. I wtem pada na koniec jeden sztylet, zdanie sztylet. Jednym zdaniem. Jednym zdaniem o spektaklu. No to o życiu jest. Jest o życiu. Coraz bardziej. Jesteśmy zmęczeni. Po powrocie kolejne niespodzianki. Okazało się, że bycie w wielu miejscach naraz i robienie wielu rzeczy naraz to jest rzecz właściwa ludziom, ale niekoniecznie rzecz właściwa budynkom i w budynkach to powoduje problemy. Więc ostatnie dwa tygodnie przed premierą odbywał się czerwony kapturek w ilości dwóch spektakli dziennie na tej samej scenie. Więc jedynym rozwiązaniem wybrnięcia z tego był codzienny demontaż i montaż, czego w odróżnieniu od kapturka nasz znaczek pocztowy mógłby nie przetrwać. Więc doszliśmy do wniosku, że może to wszystko powinno się odbyć w takiej abstrakcyjnej połaci, że ten siding i zaczarowany las z takim muchomorkiem w centralnym punkcie. To był dobry pomysł, że wspólnie z zespołem doszliśmy do wniosku, że ta opcja jest interesująca artystycznie, otwiera nowe znaczenia. Można powiedzieć, los dopomógł. Jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy zdecydowanie zmęczeni, ale nie poddajemy się. Spektakl się klei. Naprawy zostały wykonane. BHP w porządku, wszystko działa. Wygląda wszystko to lepiej w ogóle niż się zapowiadało. Więc karmimy się dobrymi myślami i trójkątnymi kanapkami.
Niewiele wtedy wiedzieliśmy, oj niewiele. Zaczęło się banalnie, można powiedzieć. Zaczarowany las nie był jedyną komplikacją w przestrzeni. Bo budynki rzadko kiedy są z gumy. No chyba, że akurat ktoś się próbuje utrzymać z pracy w kulturze, to wtedy się można zdziwić, ilu współlokatorów można mieć w pokoju. Więc pod naszą nieobecność jakoś tak się stało, że w kulisach stanęły fragmenty scenografii kolejnej produkcji. I to była filiżanka ze styroduru o średnicy jakichś 2 metrów. I dowiedzieliśmy się o tym w ciekawy sposób. Otóż nasza koleżanka, zbiegając ze sceny, wpadła do tej filiżanki. Jeszcze w rękach miała takie coś na kształt samowaru, który dymił. I to miał być taki żart z nadużywania klasycyzujących konwencji, ale kto w końcu wygrał to starcie gatunków, ciężko powiedzieć. Wiadomo było tyle, że skończyło się na szczęście tylko skręconą kostką i kolejnym L4, bo koleżanka akurat miała etat. Na tym etapie zdecydowanie byliśmy zmęczeni, ale jeszcze się trzymaliśmy. Potem okazało się, że każdy optymizm może zostać zachwiany w konfrontacji z technologią. Próba stworzenia wielowymiarowej przestrzeni dźwiękowej w realiach małej sceny jest pomysłem brawurowym, ale też niełatwym w realizacji. I doprowadzenie do sytuacji, w której dźwięk płynie skąd powinien, nie zbiera żadnych innych dźwięków po drodze i nie generuje zamiast wielowymiarowej przestrzeni bezdennej studni, to jest rzecz skomplikowana i zajęła bez mała 2 dni. W międzyczasie zdarzył się jakiś mały wyciek, ale to już pomijmy. I zaraz po tym odkryliśmy też taki ciekawy błąd w systemie do wypuszczania dźwięków. Jeżeli plik oznaczony był cyfrą, to nie było problemu, ale jeśli cyfrę poprzedzało 0 albo podkreślnik, to nagle sortowanie w zakresie od 0 do 100 stawało się dla komputera skomplikowaną sprawą. I często kończyło się to pomyłką. Więc wyobraźcie sobie, kończysz monolog i co usłyszysz? Świerszcze? Krowę? Rzymski legion? Nagrany monolog kolegi w Starogrece? Nigdy nie wiesz! To jest ten rodzaj pozdrawatyzmu, w który nie celowaliśmy zdecydowanie. Już się wydawało, że udało się nad wszystkim zapanować, ale okazało się, że z jakichś niewyjaśnionych powodów, które potem się wyjaśniły, nagłośnienie przechwytuje rozmowy z krótkofalówek na pobliskiej budowie. Zdecydowanie był to ciekawy efekt, tylko prawnicy powiedzieli, że trzeba przestroić, więc nikt nie będzie się kłócił. Pod koniec 3. dnia już wydawało się, że naprawdę sprawa jest zamknięta, ale akustyk, wycieńczony wielogodzinną walką ze suwakami, postanowił opuścić swoje wyniesione nad widownię stanowisko, tylko opuścił je akurat złą stroną podestu, a ta zła strona polegała na tym, że nie było tam stopni. I efektu można się łatwo domyślić. Skręcona kostka, dużo telefonów. Tutaj bez L4, bo akustyk akurat był na zleceniu, więc był zdany na siebie. Zapowiadają się 3 dni przerwy, więc stajemy przed dylematem. Pozostać w pokojach do medytacji, czy wydać kolejne pieniądze na bilet kolejowy do domu z uwzględnieniem 3 przesiadek teoretycznie możliwych, z których żadna nie dojdzie do skutku. Ale z powodu indeksu sklejki wybór pada na opcję numer 1. Mamy czas, żeby napisać nowe maile, odpisać na stare maile, nadrobić jakieś podstawowe informacje o świecie, zajadając trykotne kanapki, które zaczynają w nas budzić pewne wątpliwości, bo nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego. Czytamy, że świat płonie. Ma już swoją oficjalną nazwę. This is a rapidly emerging situation. COVID-19. Coronavirus. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazd. Jesteśmy zmęczeni. Kolejna próba. Kolejna próba. Pamiętacie krótkofalówki? Dochodzimy do kulminacyjnego momentu i nic się nie dzieje. Nad sceną świeci jedna seledynowa jarzeniówka. Wiemy, co to może oznaczać. No, przyjazd straży pożarnej, bo czujki ze sceny wiedzą, co to dymiarka, ale dym akurat płynie w różne miejsca, na przykład do archiwum. To przerabialiśmy. Przerabialiśmy to, wiemy, o co chodzi. Ale okazało się, że to nie to. Otóż
koparka z tej krótkofalarskiej budowy przypadkiem uszkodziła kable, których nie było na planach, albo nikt tych planów nie sprawdził. I pozbawiło to prądu teatr, ozdobną fontannę i kilka kolejnych ulic. Dyrekcja tutaj zdalnie wykazała wysokie umiejętności negocjacyjne po raz kolejny w pożądanym przez nas kierunku, bo udało im się jakoś stargować czas naprawy tego drobnego problemu z... O panie, 3 dni? Do jakichś 8 godzin. Więc wszystko w porządku, wiadomo, zbyt dużo prób potrafi zabić żar, który generuje się w przedstawieniu, więc to wszystko na dobre. Dobrze się stało. Kolejna niezapowiedziana przerwa, ale to dobrze, bo jesteśmy zmęczeni. Mamy czas na czytanie o tym, że świat płonie. Zaczynamy się trochę martwić. Następnego dnia atmosfera nie najlepsza. Powietrze można ciąć nożem. Otóż szybko się okazało dlaczego. Dowiedzieliśmy się, że spektakl się nie sprzedaje. To jest coś, czego żaden twórca nie chce usłyszeć. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że kluczowe będzie słowo się. Bo amatorskie i bardzo pobieżne śledztwo w sprawie niesprzedawania się spektaklu szybko skierowało podejrzenia w jeden punkt. I o dziwo nie chodziło o to, że produkcja nie jest lekturą. Firma od poligrafii najwyraźniej pomieszała formaty repertuaru, który drukowała, i jakoś stało się tak, że został on ucięty mniej więcej na wysokości naszej premiery. Przesunęła się też tabelka z godzinami, więc wychodziło na to, że ta premiera jest we wtorek o 14. Faktycznie mogło to wpłynąć na sprzedaż, ja rozumiem osobiście. Odkrycie jakoś nikogo nie zdziwiło, bo okazało się, że w tej firmie tak bywa, innej nie ma, monopol. Niestety musimy sobie z tym radzić. O reklamacjach nie ma mowy. Jednocześnie okazało się, że na premierę udało się zaprosić krytyka. No ale tutaj też nadprodukcja. Okazało się, że tego samego dnia w 3 innych miastach odbywają się większe premiery, więc nasz krytyk to nie był z tych szerzej znanych. Ale w lokalnych kręgach podobno to był wpływowy człowiek. Co ciekawe, to nie był nawet krytyk teatralny. Nie był to nawet krytyk kultury. To był krytyk po prostu z miejscowego tygodnika, takiego, który się rozdaje na skrzyżowaniach. I on generalnie się zajmował krytykowaniem wszystkiego. Często też budów, przerabiania skrzyżowań na ronda, więc byliśmy bardzo ciekawi. Dobre i to, trzymamy kciuki, ale jesteśmy zmęczeni, to na pewno. No i o dziwo, żadna kolejna kostka nie zostaje skręcona. Z żadnego otworu w obiekcie nie wylewa się woda, prąd zostaje w gniazdkach. Jesteśmy dobrej myśli, bo statystycznie dawka pecha, pomyłek, nieporozumień, ironii losu zostaje wykorzystana na co najmniej 2 dekady, więc teraz już powinno być z góry. Zaczynaliśmy nieśmiało myśleć o kolejnych projektach, o długim odpoczynku, który nie jest z reguły ani długi, ani nie jest odpoczynkiem. Nieśmiało rezerwujemy bilety na podróż powrotną z tą absurdalnie wielką walizką z 3 teoretycznie możliwymi przesiadkami, z których żadna nie dochodzi do skutku. Oczywiście połączenia krajoznawcze, bo zniżek dalej nie ma. Zaczynamy myśleć o tym, co powie krytyk i o tym, że wszystko na pewno dało się zrobić inaczej, lepiej. Jesteśmy zmęczeni. A następnego dnia zamknięto kulturę. Poczucie lekkiej ulgi, że jest teraz czas na odpoczynek, ponieważ wszystko się zatrzymało, ja mogę się zatrzymać. Później już chęć spożytkowania tej energii. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Zakończenie projektów, przerwanie projektów i wyczekiwanie. Na całym świecie pogarsza się sytuacja epidemiczna. Poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli tak zwanej pracy zdalnej. Pod ścianą. Nie wiem, jak sobie z tym problemem poradzić.
Zaczęło się, pamiętam, zobaczyłam w internecie pierwszy chleb mojej koleżanki scenografki. Piękne zdjęcie. I stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł. Zaczęłam piec gryczane chleby. Strona pierwsza. Nagrywamy pozdrowienia dla widzów z obietnicą, że niedługo się spotkamy. Wspominamy różne rzeczy, w tym pierwsze produkcje. Ja za swoje pierwsze honorarium mógłbym trzymać się jakieś 1,5 miesiąca. Oczywiście bez ubezpieczeń. Strona trzecia. Inni też nagrywają pozdrowienia. Strona szósta. Wszystkim brakuje widzów, spektakli, robienia rzeczy. Strona ósma. Wszystkie projekty są odwołane na pół roku do przodu, czasami dłużej. Wszyscy coś robią online. Rzadko kiedy mamy ochotę to oglądać. Strona dziewiąta. Czytamy sceny online. Ogląda to sporo osób. Wynajem podrożało 1/3, jedzenie też podrożało. Za to moje pierwsze honorarium mógłbym utrzymać się jakiś miesiąc. Strona dziesiąta. Chwilowo możemy wrócić do pracy. W tramwaju stoimy obok siebie w ścisku. W pracy trzeba zachować odstęp. Wymyślamy kolejne rzeczy do sieci. Strona jedenasta. Robimy nagranie spektaklu, ale na razie nie chcemy go publikować, bo mamy nadzieję, że może da się go po prostu zagrać. Może teatr wróci niedługo. Opowiadamy coś o postaciach. Tamten krytyk z gazety dowozi jedzenie rowerem. Miał dosyć siedzenia w domu. Strona 17. Prawie wszystko się otwiera, ale kultura nie. Dalej robimy projekty. Rzadko kiedy jakieś oglądamy. Strona 22. Podobno wracamy i będzie premiera. Niektórzy już nie pracują, nie chcą wracać. Za to moje pierwsze honorarium teraz mógłbym utrzymać się jakieś 3 tygodnie. Strona 24. Wracamy. Ale coś jest inaczej. Has this thing appeared again tonight? I have seen nothing. Horatio says it's for our fantasy and will not let Belief take hold of him. Touching this credit sack twice seen of us. Who's there? They have some news. Come in and call yourself. Not let the king. Do tej pory wszystko funkcjonowało całkiem stabilnie. Jednak pandemia spowodowała znaczący odpływ pracowników sektora kultury, zwłaszcza tych mniej widzialnych, a następujący po niej kryzys kosztów życia, inflacja i przemiany na rynku pracy każą zastanowić się nad możliwościami i perspektywami zawodowymi. Na początku krótki słowniczek pojęć, którymi obecnie często przychodzi nam się posługiwać. I wcale nie chodzi o słowo performatywny, chociaż faktycznie prym wiedzie litera P. W działalności artystycznej często szybko przekonujemy się, że istnieje rzeczywistość daleka od pierwszych stron gazet, a każda gazeta ma również stronę 2, 5 i 17. Jak to rozumieć? Koncertów często jest 6 zamiast 60, zaproszenia na castingi nie przychodzą przez 3 miesiące, a z 5 planowanych przedstawień udaje się wyreżyserować jedno i to z kilkumiesięcznym opóźnieniem. W rzeczywistości okazuje się, że samodzielne organizowanie pracy nie polega na wybieraniu najciekawszych przedsięwzięć, tylko próbie wyczarowania jakiegokolwiek, w którym można wziąć udział. I często nie są to koncerty ani spektakle, a warsztaty, spotkania i różne inne nieoczywiste działania, czyli... Wnioski. 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 Dużo wniosków. Oczywiście są tutaj haczyki równie duże, co przepełnione skrzynki odbiorcze. Zacznijmy od tego, że język wniosków niezupełnie lubi się z językiem artystów i częściej niż wizji wymaga twardego konkretu. Nawet ten stand-up miał nazywać się nieśmiesznym stand-upem o niespełnieniu w sztuce, ale wniosek nie pozwalał na umieszczenie takiej ilości znaków w tytule. Drugi haczyk jest taki, że wnioski mają to do siebie, że niekoniecznie okazują się tymi zwycięskimi. To taki mały, często pomijany niuans prawny. Jeśli jesteście w gronie tych szczęśliwców posiadających w sektorze kultury umowę o pracę, jesteście pracownikami. Jeśli żyjecie od projektu do projektu z okazjonalną przerwą na pisanie wniosków, co często oznacza pracę na tzw. umowach śmieciowych, to pracownikami nie jesteście, chociaż pracujecie.
Nawet jeśli różnica wydaje się subtelna, warto wziąć ją pod uwagę, bo wykracza daleko poza kwestię języka. No ja sobie myślę, że projektuza to jest taki zupełny hazard. To znaczy składamy tyle projektów, ile tylko się da, po to, żeby być może przeszły wszystkie, a być może nie przeszedł żaden. Jeśli nie przyjdzie żaden, to pakujemy ogromny wysiłek w próżnię, a jeżeli przyjdą wszystkie, to okazuje się, że zostajemy zasypani lawiną pracy, z której nijak nie da się odkopać. Myślę, że to nie jest tylko kwestia pracy w kulturze, ale w ogóle freelansu jako takiego. W pracy w kulturze to natomiast widać to niesamowicie wyraźnie, dlatego że poza rzemiosłem i umiejętnościami jest nam też potrzebny jakiś kawałek weny albo przynajmniej czas na wymyślenie rzeczy. Ja teraz pracuję łącząc edukację i kulturę, czyli przede wszystkim w działaniach takich pedagogiczno-teatralnych. W ogóle pisanie projektów interdyscyplinarnych jest bardzo trudne, bo bardzo często się nie łapią pod żadne programy. Natomiast już w momencie, kiedy mam swoje stałe grupy, to też jest to jazda bez trzymanki. Jest tych grup na ten moment 11, w przyszłym sezonie być może będzie 12. Co w momencie, kiedy wejdzie się w stały rytm działania, jest bardzo przyjemne i satysfakcjonujące. Natomiast na ostatniej prostej, w momencie, kiedy każda z tych grup zmierza do jakiegoś finału, no to jest to już hardcore. To jest praca po kilkanaście godzin na dobę, po to, żeby wszystko dopiąć, zorganizować. A potem czytasz coś takiego. A no to wszystko w porządku. Czekaj. 33% respondentów raportu CBRE myśli o zmianie miejsca zamieszkania do 2025 roku. Ponadto prawie połowa badanych uznała, że najbardziej chciałaby mieszkać w pobliżu centrów miast. Jest to szczególnie pożądane przez pokolenie Z, 53%, oraz milenialsów, 50%. To może poszukamy etatu. Moja przygoda z kapitalistycznym biznesem po odsianiu ofert wyglądających na niezupełnie legalne rozbiła się o fakt, że bycie młodszym specjalistą do spraw ciągłości łańcucha logistycznego może oznaczać rozładunek palet. Z kolei bycie starszym specjalistą może oznaczać odpowiedzialność za dane w tabelkach, na które nie ma się żadnego wpływu. Czy uzupełnianie tych danych można by zautomatyzować, ale nie pozwalają na to wewnętrzne procedury? Te same, które precyzują listę potraw możliwych do odgrzania w służbowej mikrofalówce? Jak najbardziej! Czy twój telefon, komputer i karnet na basen mogą po prostu zniknąć, tak samo jak twoje stanowisko? Jak najbardziej. Głównie z uwagi na rosnące rozwarstwienie i zmiany w postrzeganiu pracy, powoli żegnamy się z mitem od pucybuta do milionera, a do spędzania długich godzin w pracy skłania nas głównie przymus ekonomiczny. Coraz częściej zwracamy jednak uwagę na płynące z pracy poczucie sensu, podmiotowość, ekologię czy przestrzeń do dbania o siebie w czasie wolnym. Po drugiej stronie jest kultura, no i tu często pojawia się ogłoszeniowa góra lodowa. Często znajdujemy tutaj sens i możliwość spełniania pasji, ale przyglądając się szczegółom, możemy dostrzec kilka niebezpieczeństw. Czy 1/4 etatu nie okaże się w praktyce 3/4 etatu o zmiennych godzinach pracy? Czy przez braki kadrowe nie przyjdzie nam improwizować jednocześnie na kilku stanowiskach, próbując rozwiązywać sytuacje nieprzewidywalne i nietuzinkowe, co w kulturze jest codziennością? Czy praca na ułamek etatu nie okaże się drogim, wyczerpującym hobby? Czy znajdziemy jeszcze czas na kolejne projekty, wnioski i konkursy, żeby móc się utrzymać? Zdarza ci się jeszcze czuć taką szczerą satysfakcję z pracy artystycznej, czy to już jest raczej rutyna po prostu i styl życia, w którym jakoś funkcjonujesz? Nie, totalnie jakby ja jest w większości tekstów tak naprawdę. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to ten...
To brzmi, że to nie jest kwestia dla hajsu, bo on nie jest jakiś olbrzymi. W sensie jakby fajnie jak jest, ale jednak dla, nie wiem, no jednak dla pisania. W tym samym czasie według raportu GI Group prawie 72% ankietowanych odczuwa pogorszenie swojej sytuacji finansowej. Blisko połowa tych w wieku poniżej 34 lat posiada drugą pracę. Dynamicznie rozwija się znana w branży kultury od lat ekonomia gigu, czyli zatrudnianie pracowników tylko do konkretnego projektu. Rozwija się też smart working i wykonywanie zleceń za pomocą aplikacji. Bez ram czasowych, bez zobowiązań, relacji międzyludzkich, stałych umów i minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku w Polsce pozostawało około 2 milionów osób nieobjętych prawem do ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród nich twórcy i artyści pracujący na podstawie umów o dzieło. Jednocześnie, według raportu CIPEC, w Wielkiej Brytanii tylko 16% twórców w muzyce i sztukach performatywnych jest pochodzenia robotniczego. To najgorszy wynik od dekady. Artyści rezygnują z wykonywania zawodu ze względu na brak zaplecza finansowego. Podobna sugestia jest zawarta w raporcie Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Pomiędzy 2019 a 2023 rokiem średnia cena wynajmu mieszkania w Warszawie wzrosła o około 31,5%. W międzyczasie, jak podaje raport Narodowego Centrum Kultury, średnie wynagrodzenie pracowników w instytucjach kultury wzrosło o niecałe 23%, do poziomu około 4011 zł netto. W tym samym czasie, według danych GUS, inflacja wyniosła 25,2%. Jednocześnie w pandemicznym roku 2020 powstało 389 premier. Teatry i instytucje muzyczne wystawiły 24 400 przedstawień. W 2021 717 premier i 30 000 przedstawień. W 2022 771 premier i 53 000 przedstawień. Jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni? Wypaleni? Czujecie, że od lat bijecie głową w ścianę, wysiłki są niewspółmierne do efektów, a perspektywy na poprawę sytuacji nie widać? Beznadzieja stała się normą? Białe strony pod migającym kursorem coraz dłużej pozostają niezapisane? Świetnie, bo odpowiedzią na takie kłopoty mogą być rezydencje wytchnieniowe. Ciekawe ośrodki, zero projektów, gonitwy, bodźców, gaszenia pożarów i przedstawiania mierzalnych efektów. Jest tylko jeden mały haczyk. Z reguły trzeba wygrać konkurs wniosków. To znaczy już zauważam, że na życie towarzyskie nie starcza mi czasu, ani energii. I że, no cóż, coś kosztem czegoś. Zdecydowałam się robić to, co robię i rozwijać się dalej artystycznie, ale nie wiem, jak to wpływa na moją psychikę. I nie wiem, co w jakimś ostatecznym rozrachunku jest tak naprawdę ważne. Pewnie ten moment refleksji nastąpi za parę lat, jak już będę tak skrajnie wyczerpana, że nie będzie mi się chciało nic. Na tle oficjalnych statystyk zapytałem małą grupę osób, trudną do uchwycenia i wyodrębnienia z całości sektora. Twórców kultury przed 40 rokiem życia, działających w systemie projektowym, o ich subiektywne doświadczenia w kwestii działalności w ostatnich latach. O ich kondycję finansową, projekty, doświadczenia i perspektywy. Tutaj nieco częściej daje się zauważyć wciąż trwające ekonomiczne skutki pandemii, niepewność i ryzyko wypalenia zawodowego. Ja mam taką intuicję, że będziemy pracować tak samo dużo. Mówicie, że zrobiłem kilka spektakli, to jest nieprawda, napisałem kilka tekstów i jakby one są o pracy, ale też mimo, że są o jakimś tym, że praca jest tak naprawdę ci uzasadnia, ty tego nie chcesz, jakoś się bronisz, ale ostatecznie tak cię uzasadnia. No to jakby potem napisałem tych piekarzy i nikt nie chce tego zrobić, więc ta praca dalej jest. Praca taka, nie wiem, gadania z ludźmi, hej, czy zrobisz mój tekst, czy albo gadanie z dyrektorami. I mam wrażenie, że to jest bardzo podobne na pędzanie, jak ta praca w piekarni, czy
czy ta praca, bo gadaliśmy o 12 pracach tych robotników na Antarktydzie. No więc nie mam jakiejś intuicji, że coś się bardzo zmieni. No dobra, powiedziałeś, że praca cię tworzy w jakiś sposób, a co jakby z wellnessem jakimś? Czy widzisz, że jakby pojawi się jakaś przestrzeń na to, żeby odpuścić troszkę i raczej jakby zająć się sobą? Właśnie może definiować się przez brak tej pracy, czy idziemy coraz głębiej w to? No wtedy musiałbym mieć inne źródło dochodu, a go nie mam aktualnie, bo nie pracuję w piekarni, bo już nie chcę bardzo, a się czasem zastanawiam, czy jakby... Praca w mimo że sobie postanowiłem, że już nigdy w piekarni, to się zastanawiam, czy właśnie taki model, jaki kiedyś założyłem, że będę pracował w piekarni i po prostu w czasie wolnym pisał teksty, który już nie wypalił, to dalej czasem przychodzi, że może jakby inna praca i pisanie po prostu w wolnym czasie to będzie spoko. Wiem, że nie, ale ja dalej nie mam jakiegoś takiego super sposobu. Czy jesteśmy optymistami? Umiarkowanymi. Nasz rozporządzalny dochód w ostatnich latach spadł, co jest mocno odczuwalne dla kulturalnego prekariatu. W Polsce wciąż brakuje około 2 milionów mieszkań, których ceny zakupu i najmu stale rosną. Brakuje nam poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Jednocześnie raport OECD przewiduje rozwój gospodarki i upragnioną stabilizację. Przemysł wellness prognozuje w najbliższym czasie coroczny wzrost swojej wartości o 8,6%. A zdarza ci się, będąc na przykład w projekcie twórczym, jakby tak świadomie wyznaczyć sobie jakąś przestrzeń na odpoczynek, nie. I na zostawienie tego z boku? Czy nie, 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 absolutnie nie. Nie, nie, nie. Jeżeli to jest projekt artystyczny, to pochłania mnie w pełni i tu mam z tym spory problem. Z takim zarządzaniem czasu, żeby starczyło go na właśnie na projekt, na pracę na etacie, żeby móc finansować projekt, no i na odpoczynek. Produkujemy coraz więcej wydarzeń i projektów. Wciąż trwają prace nad ubezpieczeniami społecznymi dla artystów. Popandemiczna kultura rozwija kompetencje w dziedzinie solidarności, zaufania, dialogu i empatii. Podczas gdy ogólny poziom optymizmu milenialsów w ciągu ostatnich lat spadł i utrzymuje się na stałym poziomie, wśród generacji Z wskaźnik ten rośnie i zbliża się do poziomu sprzed pandemii. Na rynek pracy ciągle wchodzą pokolenia zestresowane, ale ceniące sobie więzi międzyludzkie. Otwartość, elastyczność, zdrowie psychiczne i fizyczne, zorientowane na rozwój i biegłe w technologii, dobrze odnajdujące się na fali wszechobecnych przemian. Rośnie nasza mobilność, podmiotowość i świadomość. Jednocześnie ze strony osób działających w systemie projektowym, w tym artystów i pracowników kultury, coraz częściej słychać głosy o frustracji, wypaleniu, niepewności, permanentnym stresie i potrzebie zadbania o swoje zdrowie. Oraz o balans między życiem prywatnym i zawodowym. Co przyniesie przyszłość?